Halo, halo. Czekajcie jeszcze chwilę. Jedną rzecz muszę zrobić. Wszystko działać, więc witam was na dzisiejszej transmisji z dodatku do FNAF-a. I na początek krótkie wyjaśnienie, więc premiera była wczoraj tego dodatku i ja wczoraj prowadziłem transmisję z tego dodatku. Ale ale robiłem ją wczoraj na Twitchu. I po zakończeniu tej transmisji chciałem wziąć jakby właśnie zapis z niej, żeby go wrzucić tutaj na YouTube'a, ale to idź do sklepu, wrócisz, to będziesz. Ale nie zapisała mi się ta powtórka. Nie miałem jakby tego zapisu z tej transmisji, więc będę zaczynał od nowa. Jakoś dużo, dużo nie przeszedłem. Jeżeli masz na myśli, jeżeli to co piszesz to dotyczy GTA 5, tak domyślam się, to nie grałem tam. Więc tak, zaczniemy se, no widzicie, że mam już zacięty rozdział pierwszy, ale my se zaczniemy od nowa. Bo jednak chciałbym to też wrzucić na YouTube'a jako właśnie odcinki. Szczególnie też, że za niedługo nie będzie mnie przez 2 tygodnie. Więc też chciałbym właśnie tego FNAF-a wam potem wrzucać. Jak mnie nie będzie, po prostu nagrać go i potem wam go tam wrzucać. Co tam w jakieś dni ustawić, żeby się wrzuciły, jak mnie nie będzie. Dobra, koniec już tych wyjaśnień. Zacznijmy. Nowy profil. Nową grę. Ten początek już jest mi znany. Więc też nie będzie jakoś super, hiper, mega reakcji na to. Mojej. Ale zobaczymy. Co jest? Mam muzykę, nie mam obrazu. Gdzie? Chyba... A nie, dobra. Chyba już
Działa? Działa, dobra. Taką jak na YouTubie, tylko jeszcze za Matthew jest jeszcze 676. Gregory? You there? I got your message. Jesteśmy w Pizza Plexie jako Cassie. Gregory, are you there? Dobra. Pierwsza rzecz, jesteśmy w dzień. Nietypowe. Dosyć. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Druga sprawa. Jest totalnie wszystko zniszczone, jak widać. Co może sugerować, że to się dzieje po zakończeniu z Aftonem. Troszeczkę ściszę. Okej. Okay. Tutaj mamy znak Pardon our mess, we'll be back soon. A, czyli niby będą... niedługo powrócą. I są w ogóle gazety. Się nie przyglądałem. Pizza Plex destroyed. Earthquake shakes Pizza Plex. Temporary closed. No, czyli jakieś wstrząsy. Czyli w sumie mogłoby to być to, co się właśnie działo tam na dole. Tutaj mamy jakieś różne graffiti. Mamy napis Don't go in alone. Czyli nie idź tam samotnie. Pełno jakichś różnych innych graffiti. Tej danger. No way I'm going in there without a flashlight. Okej, to jest ciekawe. Bo w... Właśnie, żeby tu przejść, musimy wziąć latarkę. Aczkolwiek ja wczoraj... No to zaraz zobaczymy. Co tu jest latarka? Chodźmy teraz, skoro możemy już przejść. Okej. Tutaj zawalony pomnik Freddy'ego. To już w ogóle nie jest złoty. Free Mystery Prize. Ten prezent, który otwieraliśmy. Okej, czy musimy iść tu? Okej, wczoraj mnie to bardziej wystraszyło, ale nie ma się w sumie co dziwić, bo teraz jednak się już spodziewam. Spodziewałem się tego. Okej. I... No właśnie. I on też wyrzuca latarkę. I właśnie ja myślałem, że po prostu gdybyśmy nie wzięli latarki na dole, to byśmy tą wzięli, ale wychodzi na to, że jednak nie. Więc dobra. Watch your step. No dobra. Słyszymy... Music boxa. I spent the night here and nie wiedziałem, co tu dalej pisze. Teraz już wiem, że tu pisze lift. Czyli spędziłem tutaj noc i przeżyłem. Okej. Okay. Zapomniałem o tym. O tym akurat zapomniałem. No już idę. Grzegorz, cicho tam.
Nie denerwuj mnie. Gregory? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me. It won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Okay, więc zdobyliśmy teraz walkie-talkie. I tutaj się dowiadujemy, że Cassie lubi Roxy. Tu jest napisane, że walkie-talkie mojej ulubionej postaci. Latarka. I też inne rzeczy, które będziemy znajdować. Dobra. To wszystko. Dobra, idziemy dalej. Schodzimy tu. Idziemy tu. Let's party. Okej. Maybe not. Tak, ładnie. Tutaj winda ładnie sobie spadła. Schodzimy po drabinie. Nie wiem, teraz jakoś tak trochę... Z jednej strony powinno mi się spokojnie grać, bo wiem już, co tu się wydarzy w tym momencie, ale jakoś, nie wiem, nadal mi się jakoś tak dziwnie gra. Co może sugerować, że po prostu zrobili dobry klimat w tym dodatku. Wczoraj też miałem tutaj ten loading. Też mi się to pokazał. Ciekawe. Dobra. Coś już tam tupta. I... Pełno robaków. Jakiegoś... Zgaduję, że to są śmieci po prostu. Różnego rodzaju. Dobra, chodźmy. Ogólnie to, co można o tym dodatku powiedzieć już teraz, że on jest taki, powiedzmy, prostoliniowy. W sensie tak jak podstawowy Security Breach, mieliśmy w sumie, powiedzmy, taką bardziej dowolność w poruszaniu się w tym Pizzaplexie. Szliśmy gdzie chcieliśmy, robiliśmy co chcieliśmy i ten. Tutaj już teraz można zauważyć, że tak nie ma. Jest... pełno... No jest to po prostu wszystko skonstruowane w taki sposób, że po prostu idzie się cały czas do przodu. Chica. Chica? What happened to you? You look awful. No. Wczoraj też się jej nie przyjrzałem do końca. Jest mocno poniszczona. Z jednej strony te niektóre elementy wyglądają na jakieś takie jakby organiczne, ale mi się wydaje, że to po prostu jest stopiony plastik. Czy z czego one tam są zrobione, te animatroniki. Tu w ogóle jest takie wahadłoczki. Też ciekawe, fajne. Fajne, fajne. No, idziemy dalej. Tu nic nie ma. Okej. Okay. Idziemy tu. Dobra. Pełno śmieci. Jakichś dziwnych dźwięków. O, Monty. To na pewno jest Monty. Okej, tutaj mamy kolejne urządzenia. A faz wrench. It's just like my dad's. To też jest bardzo ciekawe. Ona mówi, że właśnie ten faz wrench wygląda tak samo
jak od jej ojca. I teraz jest pytanie, czy ona ma na myśli, że ogólnie te narzędzie, czy konkretnie, czy to sugeruje, że jej tata tutaj pracuje albo pracował. Wiadomo, na pewno na przestrzeni całego tego dodatku się dowiemy, kim ona jest dokładnie. Okej, i po co nam jest ten faz wręcz? No, do tego. Między innymi. I tu po prostu chodzi o to, że musimy naładować te wszystkie tutaj kable, które będą, do tego niebieskiego paska. Teraz ładujemy ten. Jak przełączę się na kolejny, to tamten zacznie maleć. Musimy po prostu zrobić w taki sposób, żeby oba się świeciły w jednym momencie. Czy w tym wypadku oba, wskazuje, że później będzie więcej tych przewodów. I możemy teraz przejść dalej. Masakra. Jedno małe trzęsienie takie rzeczy spowodowało. Czy to czasem nie był blob? Czy to nie był blob? Przypadkiem. Wczoraj zauważyłem, że coś tu ucieka, ale nie przyjrzałem się temu ten. Teraz tak właśnie wydawało mi się, że to był blob. Tam była taka biała twarz na... jakiś przewodnik. Okej. Się to zawaliło. Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Okej. Idziemy dalej. Wcale nie wygląda to wszystko creepy. Tu nic nie ma, poza zniszczonym stawbotem. Czego akurat mi nie szkoda. Stawboty były wkurzające. Raczej wszyscy to możemy przyznać. Dobra, więc idziemy tu. I atakuje nas Monty. Teraz jakbyście zapomnieli, w co gramy, jaką grę gramy, mogliście zapomnieć w ciągu tych kilku minut. No, to był, można powiedzieć, że to był jakby prolog. Teraz dopiero się zaczyna pełna gra. Nie wiem, wczoraj mi to lepiej. To nie było żadnych jakichś problemów. Z takimi artefaktami, albo jakimiś właśnie zacięciami czy czymkolwiek. No, i teraz jesteśmy w Monty Golf. Musimy się wydostać z Monty Golf. Więc chodźmy. O, czyli na piąty poziom security. Stare, dobre czasy. Fajnie. Fajne dźwięki. Bardzo przyjazne. I, free mask. Please take a mask. Został przemianowany MapBot na MaskBota. I mamy maskę Vani. Thank you. Please enjoy. Która ma bardzo ciekawą nazwę. It's not a Bonnie mask. Look at all the wires and stuff. No i się zepsuł. Security mask. Jest tutaj pełno takich ciekawych. A strange mask left behind by some fast technician. A właśnie to jest ciekawe. Maska nazywa się security mask.
zostawiona przez jakiegoś technika. No nie wiem. Może nie myślmy o tym teraz. Bierzmy. Welcome to VANI, the Virtual Augmented Neural Network Integration Unit. Ciekawa nazwa. VANI. New user detected. Pairing occipital transponder. Stay calm, this won't hurt a bit. Ow! That hurts. Standardowo. Nie będzie bolało, ale bolało. Don't be surprised by your surroundings. You are still in the real world, but Fazbear Entertainment has made it better. With this security mask, you can locate and repair all the pesky security nodes that are locking down the mesh network here in the Mega Pizzaplex. Call me Helpy. You can always count on me because it's my job to help you succeed in your new job. Okej. Więc w tej masce trafiamy do takiego jakby... Mamy to jakby widok na taki, powiedzmy, ala świat AR. Widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które są, znikają. Które? I mamy również takie oto znajdźki. Tutaj. Znajdźki właśnie AR. Pierwszą taką znajdźką jest AR Glam Monty Plush. It's hard to look at. No i ta maska właśnie będzie potrzebna do przechodzenia dalszego. Więc jak to działa? Zdejmijmy ją. What are you still doing here? Hello, real world. Lucky for you, the transponder implant allows me to communicate wirelessly even when your mask is removed. Just another fast-amazing benefit of being a Class 5 technician. Of course, you will have to put your mask back on to get any real work done. No, więc on może się z nami kontaktować, nawet jeśli maski nie mamy założonej. I nie wiem, czy też się mu dobrze przyjrzeliście, ale... to może potem zobaczymy. Więc teraz... Widzicie, tu podejdziemy, no, tej skrzyni nie ma, ale jakbyśmy tu podeszli, jeszcze zanim ją otworzyłem, to też by jej nie było. Dopiero jakbyśmy maskę założyli. Ale to, co jest ważne, że tu jest skrzynia. Teraz nie przejdziemy. Ale jeżeli się przyjrzycie, to widzicie, że tam się coś tak właśnie trochę kliczuje. Kiedy założymy maskę, tej skrzyni nie ma. Teraz możemy przejść. Tak o, po prostu. Więc... idziemy dalej. Tutaj widzimy, mamy pudełko, które w normalnym świecie jest. Pudełko pizzy. Gdy założymy maskę, to ono jest takie zgliczowane. Też tak, jakby go nie było. No, ta maska jest ciekawa. Teraz mamy tutaj kolejną łamigłówkę. Więc naładujmy najpierw te u góry na maksa. Teraz to na dole. Nie możemy przejść dalej. Mamy zniszczone łazienki. I nie mamy przejścia. A jednak mamy przejście. Magia. I swear that door was blocked. No dokładnie. Okej. Się też rozglądam trochę dokładniej teraz, bo wczoraj tak dobrze się nie przyglądałem. I kolejne drzwi i kolejna znajdźka. W tym pokoju w ogóle nie możemy zdjąć tej maski. Ale te drzwi są zamknięte. Nawet gdyby były otwarte, to tej skrzyni by tam nie było bez maski. Tylko z maską, ona jest... Mamy AR Bonnie Piñata. Filled with carrot drop candy. Ten Bonnie dziwnie wygląda.
Okej. Okay. Chodźmy dalej. Tutaj się rzeczy właśnie pojawiają, znikają. Dobra. I teraz mamy blokadę. Nie możemy nigdzie przejść. No, nie ma blokady. I nawet ta ściana zniknęła. To jest bardzo fajne. Okej, okay, co dalej? What's that supposed to be? This is a Fazbear Technician Remote Camera Station. Lucky for you, it is already deployed and has an active power supply. Okej, okay, czy to jest... już wam powiem. Jest taka stacja, która działa w tym dodatku jako kamery. These little boxes represent the active security cameras in this area. Select a camera to see what it sees. Więc tu widzieliśmy właśnie Montiego, który przebiegł sobie. To jest kamera numer 2. Możemy albo przełączać tu, albo tu normalnie klikać na mapie. Tu mamy kamerę numer 1, czy kamerę na nas. Tu jesteśmy my. Tu jest kamera numer 2. I idziemy dalej. Kamera numer 3. Teraz mamy... Please push the flashing intercom button. Hey, mamy Montiego. That's my voice. Fun trick, huh? I created it using samples of your voice. Dokładnie. Experienced employees use intercom recordings like this to direct animatronic performers to specific locations. You know, for autographs and photo ops. Tak, bo tu bawimy się z AI. Bardzo mocno się coś czuję, będziemy bawić z AI. I tak, tu może się pojawić mimik, słynny mimik z książek. Więc właśnie Helpy użył właśnie próbek naszego dźwięku do stworzenia właśnie tego głosu, właśnie tego interkomu. Teraz przechodzimy na kamerę numer 4 i używamy interkomu tutaj. W ten sposób wołamy Montiego. No, czekamy i on znika. Teraz możemy iść dalej. No, jak mówię, tutaj nie ma, powiedzmy, już takiej swobody, bo no teraz już nie możemy użyć interkomu nigdzie. Jest to jakby jednorazowo. No, bo tak jak mówię, tu, tak jak już właśnie mówiłem, tu wszystko jest, się wydaje takie po prostu prostolinijne. Po prostu idziesz cały czas przed siebie i tyle. Nie masz takiej swobody jak w zwykłej grze. Tu mamy automat z golfem. Możemy zagrać w golfa. Wczoraj grałem, a dzisiaj też zagram. Może dzisiaj lepiej mi pójdzie. Wczoraj mi poszło okropnie. Poza dwoma ostatnimi dołkami, gdzie trafiłem za pierwszym razem. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie.